Hola amigo! Kto by nie chciał uciec od mrozu, zimy i sesji i spędzić ten czas na gorącej karaibskiej plaży? Stolica Santo Subito, dwutysięcznik Hasta La Vista, malownicza dzielnica Espumisan. Tak, to nowo odkryte państwo San Escobar. Zanim jednak wylecimy w marzone wczasy, wróćmy do miasta i sprawdźmy, co wrocławianie myślą o tym nowo odkrytym państwie. Czyjego kraju jest to flaga? Musiałbym się zastanowić nad tym. Widzę tutaj tę gwiazdkę i ona mi coś symbolizuje. To jest chyba jakiś kraj wyzwoleńczy. Kolumbia raczej nie. Gwatemali. Argentyny. Ja nie mam pojęcia. Czy to jest pytanie podchwytliwe? Nie. Nie wiem, gdzieś z Afryki. Teraz to mnie pani zrobiła pytanie. Nie wie pani? Nie. Ja bym powiedział, że widziałem ją skojarzoną właśnie z tym nowym San Escobar, tak? Zgaduję, że tego mitycznego kraju San Escobar. San Escobar. San Escobar, tak? To jest flaga San Escobar. A kto odkrył ten kraj? Kolumb. Kolumb? Kolumb, ale to jest takie niepotwierdzone info. To jest takie przekłamanie polityczne. Boże, to były takie zamieszkłe czasy, no nie wiem. Kolumb albo Magellan chyba. No, jak sama nazwa wskazuje, San Escobar. A nie wiem, chyba Ziobra. Minister? Pan minister Właszczykowski. No to jest odkrycona z minister spraw zagranicznych, który wymyślił sobie ten kraj, myląc po prostu nazwy. A w jakim języku się mówi? Po hiszpańsku? Tak, po hiszpańsku. Ojczysty mnie? No nie wiem. No takie, ale to są takie klimaty latynoskie, to jak myślisz, jaki tam może być język? Rumuński? Bułgarski. Mniemam, że po eskabarsku. Po hiszpańsku pewnie, bo tak. Tak, tak, brawo. Językiem oficjalnym jest język migowy. No, z dziada na pradziada było słowo, trzyma język za zębami, bo tam mają jakąś tajemnicę do ukrycia. I tutaj mamy też mapkę. Mhm. I gdzie jest stolica i jak się nazywa? Nie ma takiej pani stolicy. Jest, oczywiście. Jest. Tak. Gdzie jest ta stolica? Niedaleko morza, może pani... Co? Santo Subito? Tak, Santo Subito, tak nazywa się właśnie stolica w San Escobar. Zastanówmy się. Jak się nazywa? Muszę to przeanalizować bardzo dobrze. Analizuj. Czekaj, bo to nie chcę popełnić błędu, nie chcę wyjść na idiotę, prawda? To pewnie gdzieś w centrum? Stolicy? Tak, Santo Subito. San Escobar jest dla siebie. To jest dla siebie rybakiem, kutrem i rybą. Widzieliśmy właśnie w telewizji ten urywek mapy. A gdzie ogólnie leży na mapie całego świata San Escobar? Jaki kontynent? Południowa Ameryka? Mhm, dobrze. W Ameryce Południowej. Nie, Ameryka Południowa? Tak, Ameryka. Azja? Oj, tego, to jest takie mityczne jak Atlantyda. Afryka. A jak się mówi na mieszkańców tego kraju? Escobarianie. San Escobarczycy? Tak? Tak, tak. Też nie wiem. No jak Polska, Polacy to San Escobar? San Escobarczycy. Oho, dobrze. Ilu ludzi mieszka w San Escobar? Nie mam pojęcia. A jak myślisz na oko? Orientacyjnie. Tysiąc. Ze 100 tysięcy. 500 tysięcy w takim razie niech będzie. 20 tysięcy? 200 tysięcy? 100 tysięcy. Tego nikt nie wie. Nie wiem, może jeden. Nie, trochę więcej. Podobno 360 tysięcy mieszkańców ma ten piękny kraj. A kto jest najpopularniejszym pisarzem w San Escobar? Paulo Coelho. No nie. No, mam na siebie podpowiedź, nie? Jest to okładka jego książki. Książka prezentuje się tak. Cóż to? Wiesz, to jest kakao. Nie, to jest książka. Jaka książka? No książka autora Cacao de Comoreno. A ciekawe, jaki smak ma. Czytała pani może najwyższą jakość? Nie, ale piłam. Oczywiście. Bardzo wszystkie części. Jak wrażenia. Świetne. Pysznie, że tak powiem. Czytałaś tą książkę? Nie czytałam, ale może przeczytam. Oczywiście. To do snu mama mi też czytała. Tak? Tak. Jak wrażenia? Bo ja nie czytałam właśnie. Bardzo słodkie. No całkiem możliwe, że tak jest. Gdybyś był teraz w San Escobar, jeden dzień, to co byś zrobił w ciągu tego jednego dnia, gdybyś miał możliwość? Czytałbym De Comoreno na piaszczystej plaży, tańcząc razem z Antonio Banderasem tango. Mój lot już za chwilę. A wy kiedy planujecie wymarzone wakacje w San Escobar?